Hannibala przyjeżdża jego wierny żołnierz, kobieta, 22-letnia Tereska Marianna Sell. Przybywa z rozkazami, wraca do swojego dowódcy. Walka nierozstrzygnięta, straty niemieckie znaczne. Pojazdy pancerne oraz samochody pełne amunicji spalone. Oskrzydlający atak polskich kawalerzystów w pełni udany. Niemniej jednak bitwa trwać będzie nierozstrzygnięta. Hubal podejmuje decyzję. Decydujące starcie. Tylko w ten sposób jego żołnierze rozstrzygali wszelkie potyczki. Druzgocące zwycięstwo Polaków. Wszelkie zapisy konwencji haskiej o nie zabijaniu jeńców były przez Polaków w pełni respektowane. Niemcy są brani do niewoli, traktowani z należną czcią, choć ich przeciwnicy wcale się tego nie spodziewają, mając krew polską na swoich rękach, setki ludzkich istnień zabitych, sądzą, że Polacy rozprawią się z nimi w taki sam sposób, jak oni sami z ludnością cywilną. Tak się jednak nie stało. Rycerskość kawalerzystów nie pozwala na zhańbienie munduru polskiego żołnierza. Nikt z nich nawet nie przypuszczał, jak długa i krwawa będzie ta wojna i jak wiele milionów ludzkich istnień pochłonie. Niemcy wzięci do niewoli, poddają się, oddają broń. Ich los tylko i wyłącznie w polskich rękach. Podziękujmy brawami gromkimi wszystkim uczestniczącym w rekonstrukcji. Niedopuszczalne.
Za chwilę nastąpi przemarsz wszystkich uczestników rekonstrukcji. Podamy nazwiska wszystkich osób, którzy dowodzili.